Panie Marszałku, Wysoka Izbo, zakłamano opozycją z Platformy i PSL-u. Kiedy my broniliśmy polskiego węgla, co wy mówiliście? Co mówiła PO i PSL? Mówiliście więcej rosyjskiego gazu i więcej niemieckich wiatraków. 9 grudnia w zeszłym roku byliśmy za tym, żeby obniżyć ceny energii i ceny ciepła. Jak głosowała Platforma Obywatelska? Jak głosowali postkomuniści? Jak głosowało PSL? Głosowaliście za utrzymaniem parapodatku. 95% podwyżki za ciepło w Strzelcach Opolskich. To jest wasza wina, brukselskiej polityki, Europejskiej Partii Ludowej. Dzisiaj podwyżki cen ciepła i energii elektrycznej mają twarz Donalda Tuska. Gdzie byliście 9 grudnia, kiedy chcieliśmy obniżyć podatek klimatyczny? Broniliśmy polskiego węgla, a wy zawsze tylko rosyjski gaz i więcej niemieckich wiatraków. Bezczelni jesteście, pełni hipokryzji, przegracie i przez was są dzisiaj te podwyżki. I zrobimy wszystko, żebyście nigdy do władzy nie doszli. Kto chciał zamykać elektrownię w Turowie? Kto chciał zamykać kopalnię w Bogatyni? Wy zawsze walczyliście z polskim węglem. I dzisiaj bezczelnie tu wychodzicie i mówicie polski węgiel? Hipokryzji.